Sam żyjesz? Tak. Wszystko dobrze? Gdzie jestem? Co mówisz? Co się stało? Chwilę po tym, jak opuściłeś centrum, burza zniknęła. W sekundę. I spadło stężenie Hiralium. Pamiętam tę burzę. Jakieś pole bitwy? Miałeś jakieś majaki? Łączność urwała się na sekundę. Nie, to trwało o wiele dłużej. Jakiś żołnierz chciał mi zabrać Eudeka. Mówisz serio? Dzieciak może potwierdzić. Sam... rozmawialiśmy niecałą minutę temu. Niemożliwe. Przecież byłem tam parę ładnych godzin. Może odpocznij. Dam radę. Idę już. Szkoda, że nie mogę ci wyjść naprzeciw. Wiem, wiem. Przez dziecko. Uważaj tam, Sam. Mhm. Fajnie, że się zobaczymy. Dawno nie miałam towarzystwa. Sam, idź do labu mamy. Mama była w zespole, który pracował nad Cupidem. Od początku wątpiła jednak w jego długoterminową niezawodność. Czuła, że Cupidy mają fundamentalne wady. Co może wyjaśniać to dziwne zjawisko, którego doświadczyłeś i wzrost stężenia Hiralium. Odwiedź ją. To może się czegoś dowiesz. Dzień dobry, Sam. Pobieranie krwi zakończone. Dziękujemy za hojny dar.
Urodziny mamy? Urodziny szklaba. Nie. Ale to równie ważny dzień. Wyjątkowy. Wyjątkowy dzień kogoś wyjątkowego. Nie wiem, czy pamiętasz. Ja na pewno. Wszystkiego dobrego.